Po ponad miesiącu, który minął od wyborów samorządowych, radnym powiatu udało się wybrać starostę. Nim jednak doszło do głosowania, w mandat radnych weszli dwaj członkowie koalicji PO, CIS, PSL, Lucyna Przewodowska i Józef Modrzejewski. Następnie radni wybrali komisję skrutacyjną, która czuwała nad przebiegiem głosowania. Na stanowisko starosty kościerskiego zgłoszono tylko jednego kandydata. Był nim Piotr Lizakowski. Zatem na kartach do głosowania radni musieli jedynie zaznaczyć, czy są przeciw, czy za jego wyborem. I tak Piotr Lizakowski został starostą większością 12 głosów. 6 radnych opowiedziało się przeciw jego kandydaturze, 1 wstrzymał się od głosu. Oczywiście jestem zadowolony z tego wyboru. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim radnym, wszystkim wyborcom za udzielone mi zaufanie w wyborach samorządowych. Co do pierwszych działań, no to myślę, że przede wszystkim trzeba rozpocząć od przeglądu tego, co się w starostwie dzieje, jakie aktualne są problemy do rozwiązania. Część z tych problemów jest mi znana, bo byłem radnym poprzedniej kadencji. Zobowiązuję się do tego, że stworzymy wspólnie z zarządem powiatu raport otwarcia, poprosimy wszystkie media, pokażemy wszystkie problemy, które są do rozwiązania. Pracy jest bardzo dużo, nie mamy uchwalonego budżetu na 2011 rok. Dzisiaj, na dzisiejszej sesji będę prosił Radę Powiatu Kościerskiego o przyjęcie apelu w sprawie przyspieszenia prac nad obwodnicą miasta Kościerzyny. Także zadań jest bardzo, 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 bardzo dużo. Nowy starosta Piotr Lizakowski ma 35 lat. Od 2001 roku działa w strukturach Platformy Obywatelskiej. W 2010 roku został wybrany nowym przewodniczącym Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej. Stanowisko starosty powiatu kościerskiego, jak podkreśla, to dla niego ogromny mandat zaufania. Uważam, że nie ma innej opcji, jak tylko i wyłącznie współpraca z samorządami gminnymi. W ustawie o samorządzie powiatowej wpisana jest zasada koordynacji i współdziałania z gminami. W moim przekonaniu to jest tak oczywiste, że nawet nie warto na ten temat rozmawiać. Powiat bez gmin nie istnieje. Jeszcze jest troszkę środków zewnętrznych do pozyskania i liczę na otwartość. Oczywiście spotkam się ze wszystkimi wójtami, z panem burmistrzem. Liczę na życzliwość i wspólne działanie na rzecz dobra mieszkańców naszego powiatu. Radni wybrali również wicestarostę. Został nim Zbigniew Stencel, który otrzymał 12 głosów za i 7 przeciw. Ja przede wszystkim chcę powiedzieć jedną rzecz, że bardzo się cieszę, że dzisiaj Rada w pełnym składzie obradowała i podejmowała tak ważne decyzje, bo to decyzje na 4 lata, wybór starosty, wicestarosty. I że wszyscy radni mogli w tym uczestniczyć. Natomiast faktycznie, tak jak pani pyta, mam doświadczenie, byłem starostą pierwszej kadencji. Jak się ta rada zapowiada? No, zapowiada się bardzo ciężko, dlatego że jest masę kredytów zaciągniętych, budżet jest w zapaści, o czym państwo będą mogli się przekonać przy okazji sesji budżetowej. Tam więcej szczegółów podamy na temat tego budżetu, także na pewno nie będzie to łatwa kadencja, ale nikt nie zapowiadał, że ona będzie łatwa i że łatwo nam będzie sprawować ten urząd. Podczas sesji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady zrezygnował Alojzy Szoska. Jego miejsce zajął Grzegorz Czajkowski, który otrzymał 13 głosów za, 5 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Radni wybrali również członków zarządu powiatu. Zostali nimi Piotr Bruski, Dariusz Janta i Alojzy Szoska.